Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Naprawdę cieszę się, że znowu jesteście ze mną i mam do was od razu taką prośbę. Przed chwilą słuchałem piosenki PZ-a. Nie będę mówił tytułu, bo może niewielu wam to mówi coś. Piosenka brzmi "Gdyby miało nie być jutra" i tutaj nakłoniło mnie to do pewnej refleksji. Powiedzcie mi proszę, teraz na chwilę zatrzymajcie się w komentarzu i napiszcie, co byście zrobili dzisiaj, gdyby nie było jutra. Dzięki, na pewno to poczytam, bardzo chętnie to poczytam, bo chcę wiedzieć, jestem bardzo ciekawy, co byście zrobili w takim nagłej sytuacji. A my wracamy już do vloga, zaczynamy tego vloga. Jeśli jesteś tutaj nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał. Jeśli jesteś tutaj od jakiegoś czasu, oglądasz mnie, a nie subskrybujesz, jesteś jakiś nienormalny, to koniecznie zrób to teraz. Zaczynamy, nie przedłużam, nie dzieje się. Wiesz, jaki zrobiłem dowcip? Powiedziałem pani, że się nazywasz Sandra. Nie. Daj mi. Taki żarcik, że ale Sandro, Sandra, rozumiesz? Co robicie? Jak to jest? Że udajecie manekiny? Tak, ale co nie robić? Pokaż, dobra. Ty, jak on udaje, no. Nie, mruga. Zrobimy to, co wiesz, co kiedyś było modne, jak to się nazywa? Dobra. To jest challenge dopiero będzie. Nie wiesz co? Moje same jedyne noce, no co? Mogę się połamać. Wy znowu to samo? Słabsze ogniwo zaatakujemy. Dobry. Chciałeś tylko po to... Już przegrałeś. Moniko! Au, jeszcze piątkę. O, fajnie. Gej! Moniko, kochani, idziemy teraz na Pałac Kultury. Naprawdę? Idziemy zobaczyć widok z Warszawy. Gramy w papier, kamień, nożyczki. Jeśli ja wygram, to idziemy schodami. Okej. 3-4. 3-4. 1-0. 3-4. 2-0, 3-4, 3-4, 3-4, tak! Ale szczerze mówiąc, chciałbym się iść schodami. To robimy szelen? 35. Zróbmy to. To umówmy się tak, że wchodzimy schodami, a już zjedziemy windą, bo po co się. Szelen. Ja też bym chciał schodami. Nigdy nie byłem. Mieszkam 7 lat w Warszawie i nigdy nie byłem na Pałacu Kultury. Ale to było takie na górze fajne. W sensie. Co fajne? Schodami, wiesz. To robimy szelen? Niestety nie udało nam się, co? Niestety nie ma takiej opcji, żeby chodzić schodami. Jesteśmy zawiedzeni bardzo. Szelen nie wyszedł, szelen nie doszedł do skutku. Ale może, ja wiem, że tu się da wchodzić, więc może jakoś napiszę do odpowiednich ludzi, kiedyś wejdziemy. Jakieś tam pieniądze są. Olek, weź je pozbieraj. Zobacz, ile to może być pieniędzy. 3-4. Kogoś spadło. To pewnie moje. Pokaż. Co to jest? Ci kupił badziewną bluzę. No to ty. Zobaczcie, jesteśmy w jakiejś kabinie teraz na zdjęcie. Masz takie zdjęcie z kimś? Tak, z Wojtkiem, ale to z 4 lat temu w Polsce. A ja nigdy, ja kiedyś z Angeliką chciałem pójść i nie działało, także pierwszy raz w życiu robię tutaj zdjęcia. Co? Dora, pierwsze głupie miny. Czekaj. Pokażcie, jak wygląda. Pięknie, pięknie. Jacy my jesteśmy piękni, co? No. Czujesz się piękna? Nie. A ty czujesz się piękna, Sandra? Dobry, znowu jestem na parku trampolin, ale tym razem to co innego. Już normalnie nie zabrałbym was znowu na ten park, ale otworzył się nowy hangar 646 na Targówku. No i jestem tutaj 15 minut i powiem wam, że jest taka zajawa. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, ale jest naprawdę mega zajawa. Jest tyle jest torów przeszkód, jest tak wiele trampolin. Pierwsza przeszkoda, czy jak to nazwać, która mnie mega jara. Ja nie zjadę stąd z aparatem. 3-4. Mm.
najpierw idę poszukać moich dzieciaków, później poszukam nowych atrakcji, a po trzecie będę się bawił, także przebitki, zaczynamy! Jedyny hangar, znaczy nie byłem na jednym na Wrocławiu, ale że jest najwięcej przeszkód, torów. Później jest tylko park trampolin, gdzie są same trampoliny, tylko jest naprawdę wszystko. Także jeśli ktoś tu ma zamiar przyjechać, to warto? Warto. Raz, dwa, trzy. Kochani, kochani, jak na emeryta przystało, ja już czekam na dzieciaki. Dzieciaki nadal skaczą, nadal się bawią. Moim zdaniem, piszcie w komentarzach, czy dałem radę jako chrzestny, jako brat, pokazać atrakcje, jakie są w Warszawie. Oczywiście nie zdążyliśmy wszystkich, bo się po prostu nie da, ale nie dość, że ja się mega wybawiłem, nie dość, że dzieciaki są mega zajarane, bo mimo wszystko, że oni mieszkają we Włoszech, to jest mała mieścina i tak naprawdę nic tam nie ma. Zresztą wiecie po vlogach, że lubiliście moje vlogi za to, co my robiliśmy na nich, a nie co tam jest. Więc naprawdę się jaram. Sara! Opowiadam właśnie, jak się bawicie. No, powiedz co. Jestem lepsza od ciebie. Ode mnie? Tak. Z czym? Salto. Zrobiłeś salto? Czy dałem radę, jeśli chodzi o zagospodarowanie czasu? Tak. Poszło? Tak. Jak krzyczę słek, wy krzyczycie YOLO, słek? YOLO! Sara, pomyśl, że twój brat na ciebie patrzy. Wierzy w ciebie. Sara! Ze szczęścia te dzieci tak szybko rosną. Lewy narożnik Sara, lat 15. Prawy narożnik, jaki masz przydomek? Pierdzikupa. Alessandro Pierdzikupa Wrobel. I walka! Lutuj Olek! Pomódlmy się do posiłku. Dziękuję Bogu za jedzenie, za wszystko, za frytki. To akurat dziękuj mi, bo ja to zrobiłem. Kochani, kochani! Co? Słuchajcie, mamy pewien problem w rodzinie. Muszę powiedzieć to już. Mamy taki problem w rodzinie, że zobaczcie. Ta oto kobita, Sara, lat 15, pierwszy raz w swoim życiu. Ile jesteś z Aleksem? Tyle jest dzisiaj. Dzisiaj jest 18. A to za dwa dni 8 miesięcy. 8 miesięcy jest chłopakiem i to pierwsza taka rozłąka jej. Jak się z tym czujesz? Bardzo tęsknisz? No troszkę. Piszecie do siebie, nie mogę bez ciebie oddychać. Jak spędzałem całe dnie z tobą, byłaś moim powietrzem, teraz tego powietrza nie mam. Sara, Sara wróć. Sara, kiedy będziesz? Zostaw Polskę, Sara, wróć. Dobrze, to zrobi nam dobrze dla naszego związku. Tyle lat jesteśmy razem, wpadliśmy w rutynę. Czy jest ogólnie okej? Okay? Ale trochę się tęskni, co? Olek, chodź tu. Co powiedziałeś ostatnio? Że Sara co robiła? Płakała. Płakała? Taka dzwoniara, płakałaś? Było ci smutno? Tak. Ale nie widzę, zobacz, teraz masz brata przy sobie. No już nigdy cię nie wypuszczę, będziemy zawsze razem. Po fryzurę zobacz. No już! Już! O Jezu! O Jezu! Marek po sobie mnie atakuje! Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawiajcie łapy, suby. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Pomyślcie, że nie dość, że tu Olek pierwszy raz wyruszył do mnie do Warszawy. Tutaj Sara zostawiła chłopaka. Na ile? Na miesiąc, tak? Żeby do mnie przyjechać, teraz jesteśmy razem. Mam nadzieję, że podobały wam się takie rodzinne vlogi, a podobały się, bo widziałem. No i co, i może już niedługo do zobaczenia jeszcze, co? To ostatni raz. Ja krzyczę słek, wy krzyczycie YOLO. Słek! YOLO! Siema, nara! Do you wanna dance?